Witajcie, dotarliśmy do super czerwonego centrum Australii. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy ta nazwa jest adekwatna, wystarczy spojrzeć. Jest czerwony piach, czerwona ziemia. Kierujemy się do najpierw Kings Canyon, później do Katatiuta, a następnie do słynnego Uluru. Także przeciekawy odcinek, zapraszam. Pierwsza atrakcja to Mirini Road i jest to fragment drogi, która prowadzi do Kings Canyon. Część z niej jest offroadowa, czyli nie ma asfaltu, jest nieutwardzona i cała jest zrobiona w ten sposób, że ma takie delikatne górki. Patent na to nie jest taki, żeby jechać wolno, tylko właśnie, żeby jechać bardzo szybko. 80 to jest minimalna prędkość, kiedy przestaje auto się zupełnie trząść. W związku z tym zapierdam. Oprócz pięknych widoków można spotkać dzikie konie, które są tutaj dość sporą atrakcją, no bo koń, jaki jest, każdy wie i widział, ale dzikiego konia to już niekoniecznie. Dzień 1, atrakcja przystanek 1, czyli Kanion Króla. Wybraliśmy się najpierw na krótki spacer dołem kanionu, a następnie będziemy szli po jego krawędzi na górze. Będą piękne widoki, a tymczasem słońce grzeje niemiłosiernie. I właśnie dlatego musieliśmy się przygotować i żeby wpasować się w klimat pustynno-kowbojski, zakupiłam sobie elegancki kapelusz. I warto również wspomnieć w tym momencie, że dołączyły do nas trzy nowe osoby, dwie moje kumpele, które mogliście już widzieć w kilku odcinkach z Tajlandii oraz mój kuzyn, więc zobaczycie kilka nowych twarzy, będą się gdzieś tam pewnie pojawiać. Po krótkim spacerze w kanionie zaczęliśmy wspinać się na górę, żeby zrobić sobie spacer krawędzią kanionu. Spacer na dole był bardzo króciutki i już jesteśmy na pierwszym przystanku na dość stromym podejściu. Muchy atakują. Na górę spacerujemy sobie brzegiem skał i widok naprawdę jest niesamowity. Jest bardzo płasko, więc fajnie się idzie między skałkami przeróżnymi, kolory fantastyczne. No i zamierzamy obejść to całe dookoła. Zeszliśmy ponownie w głąb kanionu i dotarliśmy do sekcji, która jest zwana Rajskim Ogrodem albo Ogrodem Edenu. I w porze suchej jest troszkę przytłumiona, ale w porze deszczowej na pewno tutaj rozkwita i jest naprawdę bujna, bo to nawet teraz widać, a jest bardzo, bardzo sucho. Ja myślałem, że się ustawię, to wtedy mnie zaczniesz nagrywać. Wyłącz tą kamerę, ja się nie nadaję do tego. W
w czasie pory suchej. Każde źródło wody, jak wiemy, jest cenne. I tu, w najgłębszym punkcie kanionu, została jej dosłownie resztka. Woda nie, wartka już nie płynie, ale tu jest cień, tu jest głęboko, wśród skał. I dzięki temu, że zostało trochę wody, wokół koncentruje się życie. Zbierają się ptaki. Podejrzewamy, że wieczorem przychodzą również inne zwierzęta skorzystać z tego ostatniego źródła wody w okolicy. Słońce parzy niemiłosiernie, ale dotarliśmy do głównego punktu dzisiejszego dnia, czyli za mną Kanion Króla. Wspaniały widok, przepiękne kolory. To miejsce było najpierw niewielką szczeliną, a resztę przez lata zrobiła płynąca tędy w porze deszczowej woda. A tutaj doskonale widać, jak góry spotykają się z pustynią. Na tym spotkaniu gór z pustynią kończymy dzisiejszą dość wymagającą trasę. Nie z powodu odległości, ale głównie dlatego, że jest bardzo ciepło i bardzo sucho, więc organizm szybko się odwadnia. Wspaniałe widoki, jak widzieliście. A jutro wjeżdżamy w pustynię i będziemy odwiedzać niesamowite formacje skalne zwane Katatiuta albo też Olgas. A na deser zostawimy sobie najbardziej znane, oczywiście Uluru. Dotarliśmy do naszego drugiego przystanku, czyli do Katatiuta, co z języka aborygenów oznacza wiele głów. Jest to formacja skalna, która podobna jest do Uluru, ale znajduje się o jakieś 50 km od niej i jest zdecydowanie mniej znana, ale jeśli jest się już tu w okolicy, to warto już również ją odwiedzić. A wygląda mniej więcej tak. I pierwszym przystankiem w Katatiuta będzie kanion Walpa, a później będzie Dolina Wiatrów ze zdecydowanie dłuższym spacerem. Także idziemy, odkrywamy, sprawdzamy, szukamy jaszczurek. Podczas zimy w Australii, przynajmniej w tej części, w której dotychczas byliśmy, czyli bardziej północnej części, jest bardzo wysoka różnica temperatur między cieniem a słońcem. I tutaj właśnie w tym kanionie to bardzo widać. W cieniu jest naprawdę bardzo chłodno i bardzo zimny wiatr, a w słońcu natomiast od razu pali, gorąc i tylko czekamy, aż zawieje. Zaczynamy spacer przez Dolinę Wiatrów i jak na razie nie wieje żaden wiatr, tylko praży słońce. Jak tylko jest okazja, to chowamy się w cieniu, bo szlak jest bardzo ciepły i zamykany jest, kiedy temperatura przekracza 36 stopni, bo po prostu jest tak ciężki do przejścia, że ludzie tu padali jak muchy, a much też nie brakuje. Jedziemy sobie już od Katatiuta i przy samej drodze pasie się dziki wielbłąd, które
niespodzianka, są bardzo liczne w Australii. I co ciekawe, jest to jedyny kontynent, na którym wielbłądy występują dziko. Mało tego, są eksportowane do Arabii Saudyjskiej stąd. No i przyjechał autobus i przepłoszył. W ogóle skąd się wzięły... Muchy latają. W ogóle skąd się wzięły wielbłądy w Australii? Zostały sprowadzone, nie są tutaj, nie występowały tutaj pierwotnie. Zostały sprowadzone z Azji, ponieważ były idealnym środkiem transportu w tych ciężkich, pustynnych warunkach. Około 10 lat temu sytuacja z wielbłądami wymknęła się spod kontroli i były nawet takie sytuacje, że grupa 6-tysięczna wielbłądów terroryzowała małe miasteczka australijskie, które miały po około 1000 mieszkańców, ponieważ brakowało im wody i pożywienia. No i rząd stwierdził, że trzeba to jakoś ogarnąć i niestety, ale jedyny pomysł, na który wpadli, było zniwelować liczbę wielbłądów i z miliona wielbłądów zostało 250 tysięcy. Dzisiaj Katat Utah zaliczona, było naprawdę fantastycznie. Ostatni piękny widok, a jutro główny punkt programu Uluru. Ostatnim przystankiem i najważniejszym to jest Uluru, serce Australii, największy monolit na świecie, jak widzicie, wznosi się za mną. Po przyjechaniu na miejsce dowiedzieliśmy się, że dziś może być jedna z ostatnich możliwości wejścia na szczyt. 26 października tego roku definitywnie zostanie zamknięty ten szlak wiodący na górę. Jak kartka głosi tu, dzisiaj możliwe, że otworzą wejście. Jest dość ostro, dość stromo, ale jeśli będzie otwarte, na pewno spróbujemy wejść na szczyt. Szlak otwarty okazało się, więc przyszykowaliśmy się do tego, żeby wejść na górę. Podejście jest bardzo strome, słońce bardzo grzeje, jednocześnie wieje wiatr. Więc dość trudne warunki, bardzo sucho jest, więc pewnie będziemy zdychać po drodze. Mamy nadzieję, że uda się nam wejść do góry. Dotarliśmy prawie na szczyt. Widok fantastyczny. Dotarliśmy szczęśliwie na szczyt Uluru. Wspinaczka nie była taka zła, jak się okazało. Po tym największym podejściu jeszcze trochę trzeba było po takim płaskim góra-dół przejść, ale jesteśmy na szczycie, bardzo zadowoleni. Być może taka okazja już się nigdy nie powtórzy, także sukces jest kompletny. Uluru jest wysokie na ponad 350 metrów. Cały ten szlak tutaj ma ponad 1,5 kilometra, a Uluru same w sobie jest długie na 3,5 kilometra i szerokie na 2,5 kilometra. Więc jest naprawdę sporym monolitem, ale w głąb ziemi ciągnie się aż do 5 kilometrów. Thank you.
bezpiecznie zeszliśmy na dół do podnóży Uluru i teraz idziemy na mały spacer wzdłuż podnóży, żeby zobaczyć troszkę z bliska, jak wygląda z dołu. Muchy strasznie przeszkadzają i słońce strasznie pali, stąd jestem zawinięty jak tylko się da, żeby się trochę ochronić przed natrętami. Z góry Uluru wyglądało fantastycznie, ale z dołu wcale nie robi gorszego wrażenia. Jest ogromne, wysokie i kolory po prostu pięknie. No szybko wyjaśnimy jeszcze, co się wydarzyło, bo tak nagle szliśmy gdzieś, przejechaliśmy i w ogóle zachód słońca. Więc dokładnie tak było, objechaliśmy Uluru dookoła i zdążyliśmy w samą porę na zachód słońca, więc jak zwykle idealnie. Magic hour zaliczone i tym właśnie, w tym pięknym miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wielkie czerwone centrum, pustynia Australii i wszystkie wspaniałe skały Wam się podobały. Jeśli tak, oczywiście dawajcie lajki i prosimy o udostępnianie, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak ta Australia naprawdę wygląda. Naszym okiem. Tak jest. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, do następnego. Aha, co będzie następnie? Jedziemy na północ. Tak. Kakadu National Park. Katatiuta to zespół małych, może nie aż takich małych, ale pojedynczych monolitów. Jest to piaskowiec.